Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj akcja siano i akcja ogród. Każdego dnia się coś dzieje, pracy nam nie brakuje, jest jej bardzo dużo, zwłaszcza teraz, jak już jest taki sezon, gdzie część trzeba zbierać, część trzeba dalej robić. Pracy jest naprawdę dosyć dużo i tutaj pokosiliśmy część łąk. Część skosiliśmy tydzień temu, ono to siano już jest wysuszone, zwinięte w bele. Część już wczoraj i dziś Edziu zwoził do domu, a tutaj skosił kolejne łąki. To są te, które mamy w pakietach rolnośrodowiskowych, które mają na celu ochronę ptaków gniazdujących tutaj na tych terenach, no i nie tylko ptaków, rozwijających się form życia i zwierząt. No i tutaj jak tylko 15 czerwiec minął, to zaraz na drugi dzień pojechał część łąk skosić, bo te pakiety mają taką zasadę, że do 15 czerwca nie można łąk kosić, dopiero po 15 czerwca, jak już te lęgi się zakończą, wszystkie ptaszki wyjdą z gniazd. No i tutaj przedwczoraj część łąk pokosił, no bo wiadomo, wszystkich naraz nie kosi, z tego względu, że to by było za dużo. Za dużo oczywiście na jeden raz, bo jak skosi 20 czy 25 hektarów, no to później jest fizyczną niemożliwością przewrócić to wszystko w jednym czasie. No a kosić tylko po to, żeby to leżało na pokosach, przyjdzie deszcz, popada, to będzie tylko gniło, będzie traciło na wartości. To musi być robione wszystko na bieżąco. No i tak tutaj skosił kilka hektarów. Teraz to przewraca tutaj po to, aby ono dosychało, bo skoszone jest na pokosach, które leżą przyklepane do ziemi, bo jak kosił kosiarką trawę, to ona była ciężka, zielona, soczysta. No i leży tutaj, zobaczcie, od spodu jest zielona, na wierzchu jest już przeschnięta. No i to teraz trzeba wszystko przegrabić, przewrócić, żeby wyglądało w ten sposób. Ona jest oderwana teraz od podłoża i ta część, która jest na spodzie jeszcze zielona, zostaje wyrzucona na górę, jest nastroszona, no i tutaj powietrze, słońce dosusza pięknie to sianko. I jeżeli jest pogoda, no to jutro prawdopodobnie zaraz będziemy to grabać na wałki i zwijać w bele, żeby zdążyć przed deszczem, bo jeżeli jest to zrobione na pogodzie, no to takie siano jest pełnowartościowe, nieprzepadane deszczem. Krowy go później bardzo chętnie jedzą, konie tak samo. No a jeżeli pójdzie deszcz, no to już jest dodatkowa praca, dodatkowe koszty. Ono się później bardziej kurzy, jest tak jakby no mniej smaczne dla zwierząt. One wolą zdecydowanie takie, przez które deszcz nie przejdzie. A jak będzie już zwinięte w belach, tak jak o tamto, to już deszcz jemu nic nie zrobi, może popadać i to obsycha, bo to jest zwinięte w rulon i deszcz już temu sianu nie zaszkodzi. A ja w tym czasie wykupiłam sobie karnet do spa i na solarium. Ćwiczenia, gimnastyka, opalanie, wszystko mam gratis w jednym pakiecie. A w tym czasie w domu mamusia przycina żywopłot, kot siedzi, adoruje. Kwiatki, które miała do wysadzenia, już wysadziła. Nie, jeszcze zostały. Jeszcze ci zostały? Jeszcze zostały, na dole muszę przynieść. Zostały te pelargonie. A. Jeszcze chyba 6 zostało, to jeszcze 2 doniczki będą. A tatuś stoi i pilnuje mamusi. No i popadało. Wczoraj w nocy i w dzień spadło około 9 litrów. Niby to nie jest dużo, ale siano, które było przedwczoraj tutaj już przewrócone,
wyglądało tak jak teraz, takie nastroszone. No niestety po tym deszczu znowu zostało przyklepane. Tam zobaczcie, dalej to wszystko jest takie przyplackane. No i niestety jest to mokre, wilgoć od spodu znowu poszła i trzeba teraz dodatkowo tutaj po tej łące jeździć, przewracać to, żeby to obeschło, żeby można było tutaj ewentualnie, jeżeli będzie pogoda, jutro wałki grabić, no i presować w belę. Tak wygląda rolnictwo. Nic się nie zaplanuje, nic się nie przewidzi. Możemy sobie tylko, wiecie, planować gdzieś tam w myślach, a wyjdzie i tak jak wyjdzie. Przedwczoraj udało mi się wyplewić taki kawał. Wypleviłam seler, por i tam kawałek kolejnego selera. Ale przeszłam chyba taką chwilę chwilowego załamania. Dostałam doła i był taki moment, taka chwila, bo jak przyszłam tutaj na ogród, nagrywałam odcinek o malinach, który był dwa dni temu, stanęłam sobie tutaj na tej ścieżce, to te rządki wyglądały ładnie. Ziele razem z selerem, z porem się zlewało i było widać calutki rządek. Ale jak przedwczoraj wzięłam się za robotę, tutaj jeszcze z brzegu wygląda to ok. Te selery takie w miarę okazałe, bo to nie jest to, co po inne lata, ale jeszcze uszły. Ale jak doszłam tam dalej, a dokładnie tutaj poza środek, no tu zobaczcie, jeszcze jak cię mogę, ale tutaj nie ma selera, przepadł częściowo on ginie, niestety on się dusi. Z porem jest to samo, on tutaj gdzieniegdzie powypadał, rudzieje mi, robi się żółty. I jak go odkopałam, bo jako takich chorób tutaj nie widać, nie ma robaka, nie ma nic. Niestety on się dusi. O, wyszedł. Korzonki ma bardzo ładne, system korzeniowy, pięknie się rozwija, ale niestety on się dusi. Duszą się te korzenie, tutaj jest bardzo mokro i ten seler mi tutaj wypada. On stoi w miejscu, no taki jest zakipsiały, zapyziały. I najzwyczajniej w świecie tak klęknęłam w tych rządkach tutaj i mówię, no nie. Idę chyba po Edzia, żeby zapiął talerzówkę, niech zatalerzuje cały ten ogród, zasieje facelią, zajedzie te warzywa, bo mam po prostu dość. To jest już ponad moje siły. Człowiek tutaj robi, stara się, a to wszystko ginie, to się wszystko dusi. Ale tak jakoś chwilkę tutaj poklęczałam w tych warzywach i tak zaczęłam sama ze sobą rozmawiać. No i mówię, no kurczę, no nie, no przecież no nie poddam się. Zobaczymy, co to z tego będzie. To sezon jest tak naprawdę na starcie, mimo że tutaj te warzywa były bardzo późno siane, bo cały czas stała woda. Ona nas tutaj męczyła po zimie, po tym jak Odra wylała, tutaj deszcze padały. Później ona trochę zeszła. Tam, w tamtej części pola posialiśmy te warzywa, przyszedł ten deszcz ulewny, spadło 116 litrów, wszystko stanęło pod wodą, pozalewało nam, no i tutaj dopiero siałam w maju wszystko, to ładnie powschodziło, ale teraz się dusi. I teraz, kochani, odnośnie selera. Seler, to co ja zawsze powtarzałam, on bardzo lubi napowietrzenie korzeni, dlatego tam w piasku, w ziemi brakuje tego powietrza i on się dusi. Ziemia, piasek składa się z miliardów drobniutkich kamyczków, kamieni i no niby my tak patrzymy, nie zdajemy sobie sprawy. Ziemia, pracujemy w ziemi, ale to jest nic innego jak miliardy
kamyczków drobniutkich. Pod mikroskopem elektronowym bardzo dobrze to widać. I każde to ziarenko piasku, ten drobniusieńki mikroskopijny kamyczek, składa się z dziesiątek kanalików. Ono jest tak jakby igłą podziurkowane, ale to tylko pod mikroskopem elektronowym zobaczycie. I jeżeli padają długotrwałe deszcze, jeżeli tutaj to wszystko stanie, ta woda na polu, więc powietrze, które znajduje się w glebie, zostaje wyparte przez tą wodę. Wszystkie te mikroskopijne ziarenka tej wody się napijają, wypełniają się wszystkie szczelinki, te właśnie w tym ziarenku, i tej wody jest tyle, że powietrze jest wyparte. I później, nawet jeżeli ta woda, ona zejdzie, to w ziemi nie ma powietrza. I tutaj, mimo że Edziu zrobił kupę zabiegów napulchniających, osuszających, to jednak później przecież padały jeszcze te deszcze, i jak żeśmy tutaj to posadzili, to mimo wszystko te deszcze dociskały i wypierały to powietrze, dlatego te korzenie się duszą. I teraz, no ja tutaj też mam takie pazurki ręczne, idę, wyplewiam to i koło tych selerów spulchniam. Seler kocha napowietrzenie. Jeżeli macie glebę luźną, nie macie jej tak zbitej jak moja, to koło tego selera palcem ruszać, napowietrzać. Mało tego, że się napowietrzy, seler, tak jak tam pokazywałam, on już ma kupę korzeni. Tutaj może wyrwę jednego, aby wam to pokazać. No musisz się poświęcić dla dobra nauki. Chodź tutaj. Tak, żeby to było takie proste. O, jest. Zobaczcie. Ten seler już rozbudował bryłę korzeniową. I on będzie tworzył tutaj duży system korzeni bocznych, dolnych, jakich tylko będzie mógł wytworzyć. I teraz te korzenie nie są nam potrzebne. Nam jest potrzebna gałka w tym selerze. Obruszanie dookoła palcem, raz, że daje powietrze korzeniom, to dwa, te górne, te dolne idą w dół, ale te tutaj górne idą w boki. I ruszając palcem będziemy przerywać tutaj ten system korzeniowy, bo później zwróćcie uwagę, zróbcie sobie takie doświadczenie, że nie obrywajcie tych korzeni, nie róbcie tak palcem, to jak go wyciągniecie, wykopiecie, to będzie taka włochata kula. Będzie kupę korzeni, a jeżeli będziemy tutaj cały czas to robić, to te korzenie zostaną tylko te dolne, czerpiące składniki pokarmowe i wilgoć. Także to jest naprawdę bardzo istotne, aby te korzenie napowietrzać. Wtedy on będzie bardzo ładnie rósł. No ja tutaj swój też teraz napowietrzę. Jeżeli nie będzie kolejnych deszczy tutaj akurat na ten ogród, no to ten seler, mam nadzieję, że jeszcze odżyje. No i teraz dokarmianie takiego selera. Jeżeli macie glebę bardzo dobrze przygotowaną, jest ona wyobornikowana solidnie, wykompostowana, wypoplonowana, to tutaj jako tako większego nawożenia już mu nie potrzeba, jedynie tylko humus, i to mu naprawdę w zupełności wystarczy, bo on jest bardzo dobrze dokarmiony. Jak często stosować humus? Jeżeli ziemia jest dobrze dokarmiona, to tak co 2 tygodnie i w zupełności jest dość, ale jeżeli ziemia jest bardziej uboga, w obornik, w kompost, czy chociażby nawet w poplony, czy tak jak tutaj u mnie, co z tego, że ta ziemia była mega przygotowana, jak ta woda wypłukała wszystkie składniki pokarmowe, większość tych składników pokarmowych, no i te roślinki mogą być głodnawe, więc jeżeli wasza ziemia jest troszkę uboższa, no to takiemu selerowi ten humus można dawać co 7, co 10 dni. Ale też jest bardzo dobrze w takiej sytuacji, jaką ja mam tutaj, że ten seler marnie rośnie, że on cierpi, bardzo dobrze jest zrobić, i ja też to dzisiaj, jak go tutaj obrobię, zaraz będę stosować to samo, co pokazywałam wam pod pomidory i paprykę. 10 litrów wody,
kostka 200 gram drożdży, szklanka cukru, łyżka miodu i do tego litr popiołu. Seler popiołu potrzebuje, bo popiół zawiera fosfor i potas, którego on potrzebuje. Drożdże to już w ogóle jest bardzo dobra baza startowa dla wszystkich roślin, no i też wzmacnia, uodparnia na różnego rodzaju choroby, także to jest bardzo dobrze dać. Tylko jeżeli będziecie to robić, to najpierw rozkruszyć drożdże, zasypać cukrem i zostawić na ze 2 godziny, żeby one zbąbelkowały, żeby się rozpuściły, weszły w reakcję, bo wytrącą się składniki, które będą bardzo łatwo przyswajalne przez te nasze roślinki. I tutaj śmiało można podlać. Oprócz podlania oprysk, bo często robimy taki podstawowy błąd w ogrodnictwie, że tylko podlewamy seler, ale tutaj trzeba pamiętać, że on składniki pokarmowe również pobiera liściami. To jest bardzo istotne i jeżeli go będziemy opryskiwać, to lancą opryskiwacza z wierzchu i od spodu. Zawsze roślina bardziej składniki pokarmowe chłonie od spodu niż od wierzchu. Ja już to tłumaczyłam z tego względu, że wierzch liścia jest narażony na słońce, na warunki atmosferyczne i on z wierzchu posiada taki, żeby Wam to prosto powiedzieć, pancerzyk. Pancerzyk, który chroni te liście od takich mechanicznych uszkodzeń, żeby on był twardszy, a delikatność jest pod spodem. Tak samo my mamy skórę, żeby nas chroniła, ale w środku jesteśmy delikatni pod tą skórą. Tak samo jest i tutaj. Dlatego bardzo ważne i istotne jest, aby opryskiwać wszystkie rośliny, to dotyczy wszystkich roślin, z góry i z dołu. Przyjechaliśmy drugi raz już teraz po południu. Edziu przyjechał ze mną, zrobił przysianie i wziął tutaj ten opielacz ręczny i dzisiaj przeszedł już bliżej tych warzyw, także jeszcze bardziej to zostało wypielone. Bardzo szybko to więdnie na słońcu, bo jest dosyć ciepło. No i tutaj oplewianie mam jeszcze mniej. Teraz oplewia kapustę. Ta kapusta też ledwo żyje. Nie wiem, czy coś z niej będzie. Ona była tam posadzona, warunki miała dobre. Przyjęła się ładnie, no ale niestety męczy ją też mokro. Ona ma za mokro. I jakby tego było mało, że męczy ją mokro, to jeszcze, wiecie co, zając mi się tutaj przykolegował i tak raz przyjeżdżam, patrzę, parę kapust ściętych, drugi, trzeci i tak my, czy ja mam tutaj ślimaki, czy co? A któregoś razu wyjeżdżam, patrzę, a on gości w moich kalarepkach. Myślałam, że dziada uduszę. Jak go zobaczyłam w mojej kapuście i kalarepie, mówię, ty skurczybyku, jak cię dorwę, to ci nogi powyrywam. Wesoło chłopakom. Paintball jest. Przed chwileczką akuratnie mieli bitwę, teraz się śmieją jeden z drugiego, także jest wesoło. Ja tutaj na ogrodzie nie nudzę się, naprawdę nie nudzę się. Fajne miejsce tutaj jest, bo jest lasek, tam są porobione przeszkody, no i mają tutaj różne atrakcje, mogą robić sobie ognisko, dzisiaj też będzie właśnie ognicho. Jedna część poszła od przodu, ci poszli od tyłu. No i sygnał poszedł i za chwilkę zaczną się prać.
Na dzisiaj kończymy. Dosyć kawałek zrobiliśmy. Zostało jeszcze tutaj fasola, marchewka i buraczki. I tam do pomidorów. I dużo i niedużo, jakby tak dobrze wszystko szło, to za 2 dni tutaj powinno być koniec. Jeżeli będzie oczywiście dobrze szło. No, ten seler tutaj wygląda nawet nie najgorzej. Przeruszałam go w koło, każdy jeden, co do sztuki. Przepazurkowałam i nabrał on teraz tutaj powietrze w korzenie. Tamten też przepazurkowałam. No, jest on zdecydowanie gorszy. Miałam go dzisiaj jeszcze podlać tą miksturą z drożdży, cukru i popiołu, ale powiem prawdę, nie chce mi się. Już mi się dzisiaj nie chce. Jutro rano przyjadę, przepazurkuję każdy jeden z osobna jeszcze raz go na powietrze. To też dodatkowo będzie go osuszało. No i rozrobię sobie te drożdże i przyjdę tutaj, każdy jeden popodlewam, opryskam je dolistnie, także jeżeli nie będzie znowu padało intensywnie, to on, mam nadzieję, że się weźmie za siebie. Ratuję, dół mi minął, znowu mam taką werwę, taką energię walczyć tutaj z tymi przeciwnościami. Na cuda nie liczę, no ale wiadomo, że wszystko będzie mnie cieszyło, nawet jeżeli tylko tutaj z tych wszystkich selerów będę miała dosłownie koszyk, to też będę bardzo zadowolona, bo będzie to swoje. No i Wam też tak życzę, abyście się cieszyli, dbali, aby ten plon był jak najlepszy. Wiadomo, nie liczmy na kokosy, bo to jest rok przestępny, który no, pokazuje nam, co potrafi. Takie lata są co 4 lata. A najprawdopodobniej teraz zaczyna się 7 lat chudych. Więc musimy się niestety pochylić i z pokorą przyjmować to, co będzie nam dane. Edziu już trąbi, wsiadł do samochodu, jest bardzo dzisiaj też już zmęczony, bo się narobił tam przy tym sianie i tutaj tym. Ja też. Także jedziemy do domciu. Już chyba leżeć. Do następnego.